Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, bardzo się cieszę, że prace zmierzają do końca. Chciałem jeszcze, korzystając z tej okazji, zapytać o kilka kwestii, ponieważ ustawa wydaje się dobra, jeśli mamy na względzie oczywiście kompromis. Natomiast wątpliwości, pytania wywołują jeszcze kilka kwestii, między innymi sprawa wdrażania ruchomego czasu pracy, po pierwsze, po drugie tematyka harmonogramu czasu pracy, po trzecie kwestie związane ze zwrotem dnia wolnego za czas pracy w dni wolne od pracy i kwestie dotyczące świadczenia za pracę w niedzielę i święta. Kluczową sprawą jest ruchomy czas pracy, dlatego że on jest niewątpliwie dobrodziejstwem dla i pracowników, i pracodawców. Natomiast wydaje się, chociażby z doświadczenia dotyczącego czasów, gdy były stosowane elastyczne rozwiązania czasu pracy w latach 2009-2010, a więc tej pierwszej fali kryzysu, że jeżeli nie ma możliwości stosowania tych rozwiązań, gdy nie działa organizacja związkowa w firmie bądź nie ma zgody tejże organizacji, to jest fikcja. I dlatego tutaj podnoszone głosy, że wiele tych rozwiązań pierwotnych w tej pierwszej fali kryzysu nie dało efektów, między innymi są podyktowane tym, że nie było zgody po stronie pracobiorców do ich zastosowania, a więc były dobrodziejstwem, ale literą prawa i możliwością na papierze, a nie w praktyce. Ruchomy czas pracy na pewno jest rozwiązaniem bardzo dobrym, ale jeżeli nie będzie mógł być wprowadzany na zasadach innych niż określono w projekcie, to moim zdaniem w przytłaczającej większości przedsiębiorstw absolutnie nie będzie stosowany, a więc nie da nam tego efektu, o który chodzi. Pozostałe kwestie, jeżeli chodzi o harmonogram czasu pracy, dzień wolny, świadczenia za święta i niedzielę ze względu na brak tutaj czasu, pozostawiam panu ministrowi, rządowi pod rozwagę, bo o co chodzi rząd wie, rozmawialiśmy na komisjach o tym i sprawy te moim zdaniem powinny być rozwiązane, szczególnie jeżeli chodzi o harmonogram czasu pracy. To jest niewymagana prawem ani polskim, ani międzynarodowym, ani unijnym, totalna, olbrzymia biurokracja. I ta biurokracja nie jest potrzebna polskim przedsiębiorstwom. Wprowadzamy ją, oczywiście po pracach w komisji bardzo mocno dolegliwość tej biurokracji zostaje zmniejszona, ale zapytuję, czy ona jest w ogóle konieczna i potrzebna. Dziękuję bardzo.